Dobra, tutaj wybiegnie wojowniczka Sarina, taki specjalny monster. Ona jest bardzo szybka. Zobaczysz, tak będzie zapierniczała z tymi swoimi sługusami, o już jest. O nie! Ja chcę z tym wyjść. To kopaj je, kopaj je. Nie, nie, one są słabe, tylko one, no one tak, wiesz, panują szybkością tylko. No już padło. Jak padła, to mi się od razu wyłączyła mapa. Kurde. Z wrażenia. Ant, czy wiesz co to jest? Chodzi po ścianie na literę S. Wiem co to jest, chodzi po ścianie i stuka, no nie? Albo chodzi po ścianie i świeci, to też wiem. Chodzi po ścianie na literę S. No nie wiem. Ej, tam... no. Sypawica. Ale to jeszcze nie koniec. Bo czy wiesz co to jest, chodzi po ścianie na literę D? No nie wiem. Druga sypawica. Ty, ale ej, to ja a ci wiesz powiem... co to jest, chodzi po ścianie na literę T? No pewnie trzecia szczypawica. Nie, teraz pająk. Ty, ale to ja ci powiem autentyczne coś. Jak moja siostra była mała, to przychodzi do ojca. Ukradł mi wszystkie miksturki. Przychodzi do ojca z zaciśniętą pięścią i pyta się, zgadnij tata, co ja mam w ręce na literę P, no nie? Na literę P. No. I tam ojciec kombinuje, papierek nie, pudełko jakieś może nie. Tam kombinują różne rzeczy na literę P, tam chyba jeszcze z mamą też kombinowali. No, no nie wiemy co masz w ręce na literę P. Ona tak otwiera i mówi, pasolkę, no nie. No Araj, ale musisz znaleźć, tu jest zawsze taki boss. Ona nie wie, co ma znaleźć. Po prostu idź i szukaj czegoś nadzwyczajnego. Mieliśmy pozdrowić Bloodgeona, Draugnimira, Osha. Aha. Ja nie chciałbym, żeby się powtórzyło, nie? Ale nie, 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 nie. Speediego na pewno nie pozdrawiałem poprzednio, a miałem go pozdrowić. Mówiliście też, że pozdrawiacie Kaktusa plus, ale to jest Kaktus minus, bo ma u ciebie minusa. No, bo on na mnie mówi roguś, a nie rogaś. No właśnie, to też można właśnie, być no. takim niemiłym, nie? No. Niech cały świat wie, że Kaktusiak jest niemiły. Tak, tak. Ale mu antyreklamy zrobiliśmy, nie? Teraz już nie będzie miał tak fajnie, że nie będzie mógł się odpędzić od wielbicielek, bo wszystkie będą wiedziały, że on jest niemiły. Pozdrawiałem ekipę z Bojana, nie? Wojta właśnie. I Szczepana. A ja chciałam pozdrowić Emilię i Tadzia. No, a ja Leszka i Dorotkę. A jeszcze miałeś takie przeciągłe rrr spróbować powiedzieć. No właśnie. Tak? A. Ale wy mnie normalnie molestujecie psychicznie. No weź nie bądź taki. Marysia mówiła no rower, rura i rabarba. Jeszcze to wrzuciłaś na dodatek. No. No. No prawie mnie przekonaliście, no ale jeszcze. Ale jeszcze nie w tym odcinku coś czuję. O. No jest górny kuras. To twoje o wychodzi bardzo fajnie, nie? To musisz zmiksować i wstawić przez całą długość filmiku. Nie, teraz musisz tak ładnie jak z tym o zrobić tak z ryry. Weź szafir, tutaj wypadł. Ale zmienia temat, nie? No, odwraca kota ogonem. No ale ja nie mam takiego fajnego R jak ty. Ale wiecie co to jest, chodzi po ścianie i stuka, nie? Nie. Nie wiecie? No nie, nie pamiętam. To jest mucha z nogą w gipsie. Dobra, to teraz ja opowiem taki kawał. Dobra. Trochę nie to towarzystwo na ten kawał, no ale dobra. Więc dlatego Bóg najpierw stworzył mężczyznę? No dlaczego? Bo musiał zacząć od zera. Ale ona nie jest świadoma tego, że kobieta później była taką kopią, a kopia jest zawsze gorsza od oryginału, nie? Lepszy rydz w garści niż wróbel na dachu, czy jak to się mówi. Cały alkohol. Nie masz butów? Nie no, mam buty, ale po prostu chciałem jakieś fajniejsze. On chciał Adidas, a tylko nie... Czas... Chcesz takie żółte buty, co właśnie w hazardzie wygrałam? A mają odporność na cokolwiek? Pantofle Biesa. O, pantofle Biesa, no to chcę. Ale mam wielki miecz, zobaczcie. O, tak? Jaki mam wielgachny miecz, widzisz go? Ale masz miecz. Idziesz?
Tak, mam wielki miecz, także mogę iść. Tylko, że ten miecz jest bardzo duży i bardzo słaby. To jest ciekawe. Ale jest wielki. A nie, nie było. Araj mówi dowcip teraz, cicho. Ant. No. Jaki jest najszybszy ssak na świecie? No, gepard. A ptak najszybszy jaki jest na świecie? Ptak geparda, znałem. Stoi sobie trzy dziewczyny, nie? Przez las i zobaczyły wilka. No to uciekają i skoczyły na drzewo, tak wiesz, trzymają się gałęzi i wiszą, nie? No. I tak wiszą chwilę czasu, wilk czeka. Jednej zabrakło siły, nie? Puściła tą gałąź, spadła, wilk się na nią rzucił, zagryz, nie? Ją tam skubie, je. Drugiej zabrakło siły, spadła, wilk się na nią rzucił, zagryz. Trzecia twardo wisi. Wisi, wisi. Mija chyba z pół godziny ciągle wisi, ale jej w końcu zabrakło siły, spadła. Wilk się na nią rzucił i ją zagryzł. Jaki z tego morał? No nie wiem. Nieważne jak, bo się dziewczyna nie trzymała i tak się kiedyś puści. Chcesz wszystkie odporności plus 10, amulet? Plus 10, no pewnie. No, a powiesz R? Nie. To było złe, to było bardzo złe. Ja mam dwa miecze, mam dwa miecze. Jeden wielki, drugi mały. Tańcowały dwa Michały. Jak oni piorą? Zaraz tu padnę. Jaki ogień, ale to nic. Trójka. Ja pierniczę, ja stąd uciekam. Nie uciekaj, bijemy ich. Chyba ostatnim nie bij ich. No nie, bo nie mam ich. Rzuć. Już ich jest mało. Hop. My w jakiejś takiej klatce jesteśmy. Czułem się, kurde, bym walczył w MMA. Jak chudzią z Najmanem normalnie, nie? To nie to będzie fajnie się od tego kopa rozpadało, od tego smoczego ogona. Kiedy ty się urodziłeś? Znaczy w jakim miesiącu i dniu? 29 kwietnia. A co, masz jakiś horoskop dla mnie? Celtycki horoskop leśny. Ojej, no dobra. Tak, według tego horoskopu ty jesteś orzechem. Orzech na miętność. Pełen kontrastów orzech potrafi jak nikt skomplikować sobie życie. Inteligentny, ambitny i pracowity, bywa kapryśny i egoistyczny. Równie często jak gościnny czy hojny. W miłości koniecznie chce wyłączności, jest zazdrosny i czuły. Choć z natury samowolny i niestały, orzech potrafi być w związku lojalny i wierny. Nie znaczy to jednak, że jest łatwym partnerem. W życiu bywa świetnym strategiem, jest śmiały w pomysłach, potrafi działać szybko i bez zbędnych skrupułów. Nie chadza utartymi ścieżkami, to też ma tylu przyjaciół co wrogów. W kontaktach z nim ryzykuje się wiele dobrego i złego. Orzech żyje długo i cieszy się dobrym zdrowiem. O, jakiś fanatyk, dusiciel. I tak lepiej niż duch. No, duch był o, świetny. I tak jak obiecałeś, szybko skoczyliśmy o level. Czemu tak mówisz o ludziach? O nie ludziach, o sobie. Idzie. Klepiemy go. I kopa. Nie chcę, kop. W sumie mam tu porządek. Już. Taki, miarę. Ja bym tego porządkiem nie nazwał, no ale okej. Mam tak mało życia przeciwko temu Diablo, takie mało odporności, przecież ten Diablo to nas będzie tak lał. Że tak się wyrażę. A więc no. Dalej, prosto w legowisko grozy. Wytrzymałeś obietnicy i się wczuwasz. No. A ty musisz takie odgłosy przy kopach, nie? Takie łaja! Uciekajcie! Takie. O, Sigona. Co to? 40% odporności na zimno, fajne. I 20% zwiększona szybkość biegania, chodzenia.
A ty to pamiętasz. Ej, to sobie chyba od o, zamienię. O, no widzisz, jak fajnie. Ajjo! Ja oglądałem filmy z Jackie Chanem, to umiem. Bo sobie się strzelają, uważaj, uważaj. A, one są słabe. O, oni są słabi psychicznie. Psychicznie to chyba Marysia jest słaba, bo zaczyna panikować z miksturkami. No weź to wszystko będzie na filmiku, no. To się wytnie. To się wytnie. Jasne. Patrz. Rzuciłem płaszcz cieni, ale się nie zaciemniło, bo tu jest tak jasno od tej rzeki płomieni, że praktycznie... Nie wiadomo, czy on jest zrzucony, ten płaszcz cieni, czy nie jest zrzucony. Oj, 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 idę ci pomóc. No i właśnie kiedyś rzucali żelazną dziewicę, już teraz tego nie ma, całe szczęście, bo byśmy tutaj padali jak muchy. Coś tu jeszcze bije. Nie ma trybu hardcore, to i tak powinien czasać. Tak się powoli biegało i się czekało, aż rzucą pierwszą klątwę, bo wtedy tak od razu nie rzucali następnej. No. Chwilę się biło, później przerwa, czekało się, aż znowu rzucą. Jak żelazna dziewica, to się biegało dookoła. Kurde, te emocje. Załapujesz w prawe. Oj, uważaj. Kurde, jak to klepie. Nie spanikowałam się. No. Nie spanikowałam, wycofałam się. To była... Znowu. Topaz wypadł? Nie ma czasu na topazy, trzeba bić. Idą magicy. Załatwię tego z zimnym, bo nie jest wkurzający. Dobra. Łe, słabi są. Słabi psychicznie wszyscy. Dobra, bijemy tego Lorda Deseisa. Of halabarda dla najemnika. Amba Fatima, Lord Deseis był, ale go nie ma. Uwaga, będzie eksplozja! Pff, lekkie płytowe buty, to są chyba Vidali. Ale zabijemy Diablo! I to wszystko będzie na filmiku, zobaczę to cały świat, nie? Wszyscy księża się ucieszą, że Diablo został pokonany. No nie wszyscy. W Watykanie no, będziemy puszczani. Stwierdzi, że skoro grasz w Diabolo, to wiesz, że coś się dzieje. A nie boisz się walczyć z Diablo? Bo ja się boję. Nie, ja się nie boję, ja cię obronię. A ja się tak boję, że aż popuściłem majtki. Nie bój się, nie bój się, zasłonię cię własną piersią. Aaaa! Ty masz trochę z Diablo.